Witam wszystkich serdecznie w Wiedźminie 3 i dzisiaj pokażę wam coś absolutnie rewolucyjnego w tej grze. Moderzy otrzymali nowe narzędzia, dzięki którym mogą tworzyć nowe questy. Tak, dobrze słyszeliście, nowe questy. I tutaj mamy już taki pierwszy pokaz questa, który nazywa się Escaping the Cage. Jak zainstalować? Macie to wszystko na Nexusie. Troszkę jest tam grzebania, ale myślę, że dacie radę. Jeśli byście tutaj mieli problemy, to piszcie w komentarzach, może w wiadomości prywatnej. I coś poradzimy, żebyście mogli zainstalować sobie na spokojnie tą modyfikację. No i jak zacząć? Jak zacząć tego questa, kiedy już mamy wszystko zainstalowane? Już wam tutaj mówię. Musimy się udać do Białego Sadu i tutaj mamy tabliczkę o nazwie Przeprawa przez rzekę. Tutaj najlepiej się dostać na ten drogowskaz i idziemy sobie wzdłuż tutaj alejki w stronę lasu, tak jak jest na materiale. I tutaj zaczyna się zabawa, także jest to w wersji nawet polskiej. Co ciekawe, niektóre dialogi, ale nie wszystkie. Ziemia zbryzgana krwią w promieniu kilku stóp. Sporo tego. No i dobrze, teraz jeśli zbadamy sobie ten element, mamy rozpoczęcie questa. Możemy go sobie sprawdzić w zadaniach. To jest naprawdę niesamowita sprawa na przyszłość dla moderów. Tutaj mogą się dziać naprawdę cuda. To jest dopiero taki pierwszy testowy questik, ale no już pokazuje, że można to w jakiś fajny sposób wykorzystać. I teraz idziemy dalej śledzić w głąb lasu. No tutaj zobaczcie, że nie wszystkie teksty są. Zginął od rany kłutej. Po polsku? Ostrze przeszło między żebrami, prosto w serce. Ale niektóre są. Także to jest do dopracowania, w angielskiej wersji wszystko działa. Jak coś. Okej. Jest jakiś portal. Jest jakiś portal, no. Naprawdę jestem ciekawy, co dalej tu się stanie, bo można takie questy i lokacje nowe tworzyć, że to jest nieporozumienie. I tutaj mamy licencję na portal, na teleportowanie się. Okej. No i idziemy do tego portalu. Wchodzimy. Zobaczcie, jak pod kątem on tutaj zrobiony. Moderzy muszą zrobić po prostu cały questik. Można też nową lokację, taka jak jest tutaj, ale to za chwilę wam opowiem. Nienawidzę portali. Piękny tekst musiał być. I teraz mamy praktycznie pustkowie, można powiedzieć. Takie małe wysepki. Jakiś czas później już Gertrud tutaj na spokojnie się opala, relaksuje i zobaczycie, że to jest zupełnie nowa lokacja poza naszym obszarem, gdzie no możemy się dostać tylko za pomocą tego questa. Więc no jakieś nowe lokacje jak Ofir, Kovir, może, myślę, że nieograniczone możliwości. Jeśli ktoś się zna na tym tworzeniu, to myślę, że warto sobie coś tam potworzyć. Wszystko wam dam w opisie. No i tutaj nam się ten quest wyświetla jako Escaping the Cage cały czas. I mamy odpoczywać. Mamy odpoczywać. Teraz jest zakończenie. Zakończenie questa. Króciutki, ale myślę, że pokazujący, że da się, że wszystko działa. Tutaj możemy sobie jeszcze przy użyciu ostatniej modyfikacji na łowienie ryb można sobie spokojnie tutaj odpocząć na tej bezludnej wyspie w kształcie buzi uśmiechniętej. Tutaj akurat ryb nie było, ale można sobie
przychillować i powiem wam, że no niesamowita sprawa, rewolucyjna. Jeśli będą jakieś długie, ciekawe questy w nowym obszarze, to zdecydowanie będę wam wszystko pokazywał, bo to jest no fajna sprawa i tak jeszcze żywotność Wiedźmina 3 na pewno teraz jeszcze bardziej się utrzyma, więc super sprawa, super sprawa. Tutaj idziemy na kolejną wysepkę i za chwilę wam pokażę, gdzie to jest umiejscowione też na mapie, bo jest to jakby pod naszą główną mapką. Jeszcze można sobie na free kamerze zobaczyć. No myślę, że ciekawe, jak to się modeluje, jeśli chodzi o tę cutscenę, bo ta cutscena z takim najazdem kamery była ciekawa. Tutaj wiadomo już, ta lokacja jest dosyć mało szczegółowa, ale na pewno tutaj autor się napracował. Nie wiem jeszcze, jak to jest na przykład z tym dialogiem w wersji polskiej, bo niektóre tutaj działały, niektóre nie. Ale też jestem aż zaskoczony, że niektóre teksty były po polsku, bo wszystko jest po angielsku. Jakby też nazwa questa, opisy, wszystko jest tutaj po angielsku, a niektóre dialogi były polskie. I zobaczcie, to jest Hub Test World i tutaj jest pod mapą jakby. Jeśli sobie wchodzimy na to, no to jest mapa dostępna tego obszaru. Także, no rewelacja, powiem wam, że rewelacja. Dostaliśmy 4 lata po premierze takie narzędzia, to jest w zakończonych już. I można sobie tutaj odpocząć po gonitwie za potworami. Także, no dajcie znać, jak wam się podoba ten modzik. Czy zainstalowaliście? Będzie wszystko w opisie. Jeśli macie problemy, to piszcie. I kolejne questy, które się pokażą, będą oczywiście na kanale. Także docencie łapą w górę. Przesyłajcie oczywiście dalej, bo myślę, że jeszcze tutaj chyba nikt na polskiej tubie nie nagrywał tego questa. Widziałem na angielskim od autora. Także myślę, że warto pokazać, że jest taka możliwość. Dzięki za oglądanie. Kto nowy, może wrzucicie suba. Będą tutaj kolejne questy. I widzimy się następnym razem. Bywajcie.